Witam wszystkich w zapowiedzi do gry Microsoft Flight Simulator 2020. Teraz sobie zagram oczywiście jeszcze w tą wersję X z 2006 roku. Dobra. Gram w takiej dosyć prostej misji. Misji, w której zaraz mi się ma zepsuć silnik, muszę wylądować, ale o tym zaraz powiem. Natomiast chcę nagrać właśnie całą serię z Microsoft Flight Simulator 2020. Ta gra ma wyjść za 3 dni, zdaje się, 18 bądź 17 sierpnia, już dokładnie nie pamiętam. Liczę na to, że mi się uda po prostu wówczas przyciągnąć nową rzeszę użytkowników na mój kanał. Z dwóch powodów. No, po pierwsze, ta gra się świetnie właśnie jakby napisuje w mój kanał, bo ja lubię takie gry właśnie, które są nieznane, chociaż ta gra jest akurat bardzo znana. Przynajmniej jest na nim bardzo duży hype przez te właśnie wymagania, przez to, że można latać na całym świecie i tam będą w zasadzie wszystko, można sobie tam znaleźć. O, właśnie się zepsuły silniki. Więc za tą grę jest dosyć duży hype. A druga jest taka, że ja po prostu umiem latać. Znaczy, nie jakoś dobrze, ale no, mówmy się, że przynajmniej w jakimś tam stopniu podstawowym jestem w stanie latać, nie? Mam też licencję na szybę, więc akurat teraz w tej misji teraz właśnie szybuję, więc no, powinienem sobie dać radę. Chociaż już dawno też nie szybowałem. Dobra, dajmy może teraz chwilę pomówić temu kontrolerowi lotów. No, on mówi, że tutaj tam zgasił silnik, pytał się, czy to ja zrobiłem, czy nie. To jest właśnie lotnisko, nie? Dobra. I tutaj jeszcze dwie kwestie, nie? Kurczę, skądś mówić, no. Tak, wiem, że mam lecieć prędkością około 60 mil na godzinę. Tak, on mówi. Dobra, tak, on mówi, muszę lecieć z prędkością około 60 mil na godzinę. To jest prędkość najbardziej optymalna dla tego samolotu, kiedy no, nie ma silnika. Znaczy, silnik jest przynajmniej tak teraz wyłączony. Każdy samolot ma sprawność pewną, nie? Ta sprawność jest największa dla pewnej prędkości. Akurat dla tego samolotu to jest, zdaje się, Cessna 172. Jest to 60 mil na godzinę. To jest jedna kwestia. A druga jest taka, żeby właśnie kuleczkę trzymać nawet na zakrętach w miarę w środku. Kulka jest pod prędkościomierzem, nie? I tam no, to jest prosty przedmiot, ona wygląda identycznie jak taka normalna poziomica, można ją spotkać we wszystkich chyba takich właśnie samolotach jeszcze z zegarami analogowymi, z zagwienniką analogową, nie? Dobra, muszę sobie na tym lotnisku wylądować po prostu. Myślę, że to nie będzie trudne, chociaż zobaczymy. Jestem trochę za wysoko, więc sobie troszeczkę obniżę lot. Chciałbym wam teraz też może pokazać może ujęcia z innej perspektywy, natomiast to jest taka dosyć specyficzna misja, że muszę jednak o tym ciągle też pamiętać, żeby no, kontrolować ruch i prędkość, nie? Ale dobra, może na chwilę przełączę. Jak to wygląda? Tylko teraz nie widzę, nie? Dobra, tu są jakieś Alpy, znaczy nie jakieś, tu są dokładnie Alpy. Niestety w tej wersji z 2006 roku tak to się prezentuje, więc nie jest to zbyt okazałe. Jak to wygląda z dołu? No jakoś tak. Jak widać, drzewa są bardzo no, słabe. Mają w zasadzie, jest to taki krzyżyk zrobiony z dwóch płaskich tekstur. A no, trawa, no to sam jak widzicie, jest marnej jakości. Dobra, wracam na pokład. O, nawet widzę, że udało mi się w miarę dobrze trzymać tutaj kurs, gdzie jest moje lotnisko. Dobra, tutaj jest. Czyli mogę już powolutku zawracać. Jeszcze może troszeczkę sobie podlecę. No, jestem jeszcze dość wysoko, więc sobie kawałek jeszcze podlecę. Tutaj, nie wiem czy widać teraz, po lewej stronie moje wyniki, między tą ramką od okna a wyniką jest taki właśnie górka. Próbuję ją sobie ominąć, wtedy podejdziemy do lądowania. Dobra, może skończę w końcu mówić, dlaczego właśnie ta gra. Jak wspomniałem na początku, po prostu jest to gra, na której jest duży hype, więc liczę na to, że to może mnie wybić mój kanał. A druga opcja jest taka, że ja po prostu no, mam joystick w domu. No, wprawdzie on jest słaby, natomiast no, da się na nim latać. Jakiś tam podstawowy joystick mam. No, bez joysticka tutaj się grać praktycznie nie da.
Dlatego wszyscy, którzy mają 20, mogą to zagrać i bez ościku na myszce czy na klawiaturze, tutaj jest ta gra praktycznie niegrywalna. Przynajmniej tak było w Microsoft Flight Simulator X. Zobaczymy, jak to będzie w wersji 2020. Ja teraz oczywiście gram bez żadnych ułatwiaczy, że tak powiem. Bo tutaj też były opcje, żeby tę grę jakoś uprościć, no to mnie zagram na modelu tym takim, powiedzmy, maksymalnie realistycznym. Co mam strasznie dużą prędkość, muszę trochę wytracić. Więc gram sobie na tym joysticku. Gram na maksymalnym poziomie trudności, tam w sterowaniu, jak to woli. Dobra, zaraz przybijemy do lotniska, troszeczkę do góry, żeby równo wylądować. Dobra, i hamujemy. Dobra, to by było chyba na tyle. Dobra, myślę, że uda mi się miejsce przejść. Także liczę na to, że po prostu uda mi się z tą serią właśnie troszeczkę zwiększyć ilość subskrybentów na moim kanale. Także dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!